chcieli na zakończenie tej konferencji opowiedzieć wam bardzo jeszcze jeden piękny sen, który też wprowadzi was w modlitwę tego wieczoru. Jest to sen pewnego księdza, mojego przyjaciela. Bardzo piękny sen. Odśniło mu się, że płynie z uczniami na łodzi przez Morze Galilejskie w czasie burzy, gdy Chrystus spał. Jest ten moment. On jest wśród uczniów, nie? Ładnie, ścielanka, tak na takich wycieczkach. Wrócił z wycieczki po Ziemi Świętej. Jest tam taki moment, że się obwozi turystów po morzu w tym Jeziorze Galilejskim. To jest takiego z tego snu, że w śnie byli apostołowie, był Pan Jezus. I nagle burza. No chyba nie udało się. Prawda? Burza. I Jezus śpi. Nie? Oczywiście cała ta sytuacja się powtarza, tam niepokój uczniów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdy wrócili na brzeg, mówi, usiedli sobie na brzegu, wtedy on zapytał Pana Jezusa, o czym śniłeś? W śnie pyta Pana Jezusa, Panie Jezu, minęło wszystko, żyjemy, fajnie, no przebaczam Ci tę pomyłkę, to popsułeś mi wycieczkę do Ziemi Świętej, niech będzie takie atrakcje nieprzewidziane, ale powiedz mi, o czym śniłeś? We śnie siedzi, autentyczny sen. Pan Jezus mówi mu, śniłem o tym, żebyś był dobrym księdzem. We śnie marzyłem o tym, żebyś się modlił, żebyś był święty, żebyś żył pięknie, kochał ludzi, żebyś umarł w opinii świętości, żebyś kiedyś mógł jako kapłan to łączyć do grona błogosławionych i świętych. No, tak mu Pan Jezus powiedział. On się obudził rzeczywiście z tego sen. Rzeczywiście to, ten sen dla niego był taką inicjacją, taką rzeczywiście taką rękę mu ktoś podał, żeby wejść rzeczywiście odważnie w świat świętości życia kapłańskiego. Bardzo ciekawy sen. Więc zachęcam także i was do takiej prostej medytacji, że jesteście razem z Jezusem na łodzi, że jest burza, burza się kończy, siadacie z Nim w tej medytacji na brzegu, zapytajcie, a o czym On śnił? O czym marzy Pan Jezus, patrząc na was? O czym marzysz, Panie Jezu, patrząc na moje życie? Z Jego marzeń stworzył się świat. Z Jego marzeń narodziliśmy się my. Wszystko, co nas otacza, jest owocem marzeń Boga. Bóg sobie świat wymarzył i to marzenie stało się rzeczywistością. Nie ma nic bardziej realnego na świecie, jak marzenia Boga. Z Jego marzeń zrodził się świat. Wszystko, co jest, Kościół Święty, my, nasze dzisiejsze spotkanie, jest owocem Jego marzeń. O czym marzysz, Panie Boże, patrząc na mnie? Niech Jego marzenia przenikają i przemieniają wasze życie. Niech marzenia Boga zbierają wasze marzenia. Niech marzenie Boga staje się podstawą naszej drogi do świętości.